Witam Was serdecznie. Ostatnio dużo informacji zebraliśmy dotyczących porażenia nerwu twarzowego. Wiemy o tym, że jest to duży problem kliniczny, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy duże różnice temperatur. Jak się zapoznaliście z poprzednimi odcinkami na kanale Hałas o Zdrowiu, wiecie o tym, że trzeba szczególnie zwracać uwagę przy porażeniu nerwu twarzowego na temperaturę, czyli twarz musi być ocieplona. Pamiętajcie o tym, że jest to bardzo często skutek nieprawidłowych napięć w obrębie twarzoczaszki. Mogą to być aspekty właśnie oczywiście powirusowe, które powodują niedokrwienie danej strefy, na przykład systemu nerwowego, ale też pod kątem właśnie uszkodzeń, mikrouszkodzeń na poziomie wirusowym. I w ten sposób pacjenci, którzy będą korzystać z fizjoterapii, powinni mieć taką wiedzę, że fizjoterapeuta to nie jest tylko wykonywanie zabiegów elektrostymulacyjnych na twarz, ponieważ one muszą być poprzedzone tak zwaną elektrodiagnostyką, żeby precyzyjnie wykonywać zabiegi. Nie powinno się elektrostymulacji robić całymi elektrodami na całą twarz, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować, monitorować zmęczenia mięśni mimicznych twarzy. Dlatego też zachęcam Was, żeby zasięgnąć porady u specjalisty. Ja od wielu, wielu lat się specjalizuję w porażeniu nerwu twarzowego. To jest mój, tak można powiedzieć, konik neurologiczny. I bardzo dużo wykorzystaję również tapingu do korekcji twarzy, który uważam powinien być standardem, jeśli chodzi o porażenie nerwu twarzowego. Dlatego zachęcam Was serdecznie, że jeśli macie tego typu problemy, umawiajcie się na konsultację. Nawet jak jesteście z Polski całej, prawda, nie tylko musicie być z Lublina, możecie się umówić na konsultację online, wtedy mogę Wam doradzić, w którym kierunku pójść, jakie zabiegi fizykalne powinny być wykonywane na poszczególnych etapach, ale przede wszystkim w jaki sposób powinna być wykonywana terapia tkanek miękkich, neuromanipulacje tak zwane, czyli uruchamianie wszystkich gałązek nerwów czaszkowych, które będą powodować lepsze współgranie ze sobą, jeśli będą miały możliwość tak zwaną strukturalną, czyli mówimy o tym, że tkanka będzie miękka, elastyczna, będzie lepsze jej ukrwienie. To jest bardzo ważne w fazie gojenia. Oprócz oczywiście podstawowego leczenia neurologicznego, które zleca lekarz neurolog, ale działanie fizjoterapeutyczne musi być równolegle. I tutaj działamy od razu, nie czekamy na jakieś tam efekty. Od razu stosujemy profilaktykę, czyli ciepło, taping, mobilizację twarzy. Ale pamiętajcie o tym, żeby nie przeforsowywać tych mięśni, żeby ich nie przemasowywać zbyt mocno, żeby nie powodować traumatyzowania tkanki miękkiej. Robimy to precyzyjnie, robimy to symetrycznie. Staramy się dawać więcej tak jakby prawidłowego bodźcowania. To wpłynie zdecydowanie lepiej na efekty terapeutyczne. Dlatego trzymajcie się zdrowo. Gdyby były jakieś pytania, kontaktujcie się ze mną. Do zobaczenia.